Powiem, że jest pewne podobieństwo albo duża analogia pomiędzy realizacją ustawy śmieciowej, u nas uchwały śmieciowej, a też stosunkiem miasta dla osób niepełnosprawnych. To podobieństwo polega też na byle jakości, na stworzeniu pewnych protez, które mają w zasadzie jedyny cel, ściągnięcie z mieszkańców, a szczególnie z osób niepełnosprawnych, pieniędzy. I mam tu na myśli oczywiście płatne strefy parkowania, gdzie w zasadzie limit miejsc dopuszczonych w Grudziądzu, 52 miejsca parkowania, no jest kuriozalny. Kiedy konsultowałem to nawet z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie i powiedziałem mu, że w mieście Grudziądzu mieszka prawie 100 tysięcy ludzi i mamy 52 koperty w mieście, to złapał się za głowę i powiedział, że to jest chyba niemożliwe. A kiedy powiedziałem mu, że mamy prawie 4 tysiące kart dla osób niepełnosprawnych wydanych, no to śmiał się i mówił, że to już jest w ogóle chyba nieprawdopodobne. Oczywiście powiedział mi, że w Warszawie takowe miejsca są całkowicie darmowe. Pani prezydent bardzo dobrze traktuje osoby niepełnosprawne, czyli mają możliwość parkowania w każdym miejscu, w dowolnym miejscu, jak najbliżej celu dojazdu. Oczywiście ta kwestia zlokalizowania tych miejsc, ilości tych miejsc w mieście Grudziądzu jest bardzo, bardzo dyskusyjna, bardzo kuriozalna. Dzisiaj szczytem szczęścia należy uzyskanie takiego miejsca parkowania w mieście. Ja sam tego doświadczam, bo niedawno chodziłem przy dwóch kulach, dzisiaj tylko przy lasce, ale powiem, że jako osoba niepełnosprawna nie mogłem też zaparkować, a miałem trudności w poruszaniu i także miałem duże trudności z wykupieniem tak zwanego biletu z parkometru, który był bardzo daleko od miejsca, gdzie mogłem zaparkować. Dlatego uważam, że limit miejsc parkowania uznany przez miasto jest zupełnie niedostosowany do potrzeb tego miasta. Tych miejsc jest zdecydowanie za dużo i za mało i należało przywrócić tą dowolność parkowania osobom niepełnosprawnym. Przypomnę tylko, że ten przywilej dla osób niepełnosprawnych nie jest związany w żadnym stopniu z zasobnością portfela, nie jest adekwatny do majątności danej osoby, tylko jest przywilejem dla osoby, która ma w jak najłatwiejszy sposób dojechać do miejsca przeznaczenia i dojść w miarę najszybciej. Taki jest główny cel. Drugi element to także temat, który był przedmiotem złożonej przeze mnie interpelacji, a mianowicie kwestia przystosowania grudziąckich basenów krytych dla osób niepełnosprawnych. Niedawno spotkałem się z przypadkiem dziecka, które spadło z płotu i stało na krawędzi, powiem, no niepełnosprawności bardzo dużego stopnia, praktycznie dysfunkcja całego układu, który poruszał ręcami i nogami, spowodowała to, że przymusowa stała się długotrwała rehabilitacja. No i konieczne było wykorzystanie do tego celu oczywiście basenu. No i Szanowni Państwo, żaden z basenów w Grudziądzu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Żaden z basenów grudziąckich. Ta mama z tym dzieckiem 3 razy w tygodniu musi wędrować do Chełma, bo tam chyba najbliższy basen, który ma takie oprzyrządowanie, gdzie można korzystać z tego basenu. Oczywiście na złożoną interpelację pan prezydent miasta Grudziądzu odpowiedział, że nie ma takich środków, byłoby to zbyt dużym obciążeniem, może nawet zacytuję. Przystosowanie istniejących obiektów basenowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wymagałoby zbyt dużych nakładów finansowych ze strony miasta. Na rok przyszły nie są przewidziane inwestycje w tym zakresie.